Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Gnomiuszka Yamaha. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawe zastosowanie czatu GPT w nauce. Jak wiadomo, czat GPT bardzo popularny w ostatnim czasie służy do generowania tekstów, do odpowiadania na różne pytania, do generowania podsumowań itd. Ale czy pomyśleliście o tym, że czat GPT może wystąpić też w roli egzaminatora? Oczywiście. Też da się to zrobić. Wystarczy wpisać odpowiedni prompt na początku, kiedy w ogóle zaczynamy rozmowę. I możemy go na przykład poprosić o wcielenie się w rolę egzaminatora, czy też nauczyciela na sprawdzianie ewentualnie kolokwium, tak aby zadawał nam konkretne pytania z wybranej przez nas dziedziny i zakresu wiedzy. No to zaczynamy. Będzie to prosty test z programowania. Cześć. Gotowuję się. O, i na początek, jak widać, przesłałem do czatu y, z, konkretne zadanie, aby przeprowadził właśnie prosty egzamin. Dzięki nowym funkcjom czatu GPT mamy lepszą dostępność, bo wiadomości, które są generowane przez sztuczną inteligencję, mogą być też na głos odczytane. Cześć. Oto pierwsze pytanie. Jakie są podstawowe typy danych w języku C SHOP i jakie są różnice między nimi? Okej. Okay. pytaj już nas y, konkretnie o podstawy, a zatem. Y, o, jak widać, tutaj udzieliłem czatowi szczegółową odpowiedź, i zobaczymy teraz, jak nas podsumuje i czy zada nam kolejne pytanie. Świetnie. Teraz kolejne pytanie: Co to jest zmienna w programowaniu i jakie są podstawowe zasady deklaracji zmiennych w języku C sharp? Mm -hmm. I zobaczmy teraz, czy ta odpowiedź jest trafna? Dobra odpowiedź. Teraz czas na kolejne pytanie. Czym różni się instrukcja warunkowa IF od instrukcji warunkowej switch w języku C sharp? O, jak widać, już mamy kolejne ciekawe y, pytanie. Y, a zatem mamy y, tak. Instrukcja IF. O, i mamy przykład, właśnie, wykorzystania warunku. Sprawdźmy, czy nasza odpowiedź jest poprawna i czy składnia programu jest prawidłowa. Zobaczmy. Dokładnie tak. Teraz kolejne pytanie. Jakie są trzy podstawowe rodzaje pętli w języku C Sharp i jakie są różnice między nimi? Okej. Okay. Teraz jak widzicie, pyta nas o pętle i także możemy naprawdę całkiem sporo tutaj zrobić. A teraz załóżmy, że udzielę odpowiedzi niepełnej i. Celowo się pomylę. No nie jestem do końca pewny swojej wiedzy i napiszę tak Wydaje mi się, że mamy pętlę, która ma licznik Mamy też pętlę for, no Załóżmy podałem nieprawidłową odpowiedź Jaka będzie odpowiedź czatu? Przekonajmy się. Jak widać, tutaj troszeczkę więcej uwag nam zwraca. No czyli widocznie napisałem coś nie tak. Coś musiałem pokręcić po prostu. Poczekamy, aż się nam cała odpowiedź wygeneruje. No coś się tutaj nam przywiesił. I zobaczymy. Teraz mamy. Prawie dobrze. Faktycznie mamy pętle while, for i do while. Pętla do while różni się od while tym, że warunek jest sprawdzany po wykonaniu bloku instrukcji, co oznacza, że instrukcje wewnątrz pętli wykonają się przynajmniej raz, nawet jeśli warunek nie jest spełniony od razu. Teraz kolejne pytanie. Co to jest tablica i jak zadeklarować oraz zainicjować tablicę w języku C Sharp? Ok, I jak widać, pyta nas cały czas o szczegóły. Więc w przypadku błędu, jak widać, od razu daje nam wyjaśnienie. Czyli to nie jest tak, że nas zostawi i podsumuje na końcu. Jeżeli się pomylimy przy odpowiedzi, to jak widzimy, dostajemy wyjaśnienie. Gdzie się pomyliliśmy? Jak powinniśmy odpowiedzieć? Itd. Więc to jest też fajny sposób na Trenowanie, sprawdzanie swojej wiedzy, umiejętności, więc jak najbardziej tą metodę polecam. A teraz, dla zakończenia, udzielę odpowiedzi i poproszę o zakończenie testu. Ok, poprosimy go o zakończenie testu i podsumowanie wiedzy. Zobaczmy teraz, co z tego wyniknie. świetnie. Masz już solidne podstawy dotyczące podstawowych koncepcji programowania w języku C Sharp. Zrozumiałeś różnice między typami danych, deklaracją zmiennych, instrukcjami warunkowymi i pętlami oraz umiesz tworzyć i obsługiwać tablice. Pamiętaj, że kontynuowanie praktyki i eksperymentowanie z kodem to klucz do jeszcze lepszego zrozumienia i opanowania programowania w C Sharp. Powodzenia z dalszą nauką i kolokwium. No jak widać... Można w ten sposób się sprawdzić. Jeżeli chcielibyście w podobny sposób yy, przećwiczyć swoją wiedzę, swoje umiejętności z dowolnej dziedziny, to jak najbardziej polecam. I taka metoda nauki również jest bardzo, bardzo fajna, bo nie uczymy się klucza na pamięć typu yy, pierwsze pytanie A, drugie pytanie C, trzecie pytanie D i tak dalej. Tylko jak widać, cały czas otrzymujemy pytania otwarte i udzielamy. Odpowiedzi nie według klucza, nie według wykutej na pamięć regułki, tylko po prostu podajemy własne rozwiązanie, poparte własnymi wnioskami, wiedzą, a chat GPT, jak widać, potrafi to podsumować i jest w stanie nam odpowiedzieć, czy nasza wiedza jest w danym zakresie trafna, w razie czego jest w stanie nas skorygować, a my możemy się dzięki temu. Douczyć, sięgnąć po odpowiednie źródła i odpowiednio się przygotować nie tylko do egzaminu czy kolokwium, bo to, czego się nauczymy na kolokwium czy, czy, czy do egzaminu, może później też procentować i jak najbardziej jest to na plus. Gorąco polecam: taką metodę eksperymentujcie. Ja Wam serdecznie za uwagę dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.